To zawsze robi kurde wrażenie, zawsze. Pan Wiedźmina co nie czytał Wiedźmina, to jak ufam. Szósta rano. Lubię ranki najbardziej. Najwięcej energii jest jeszcze wtedy. To poranna gimnastyka. Rozruszanie się na cały dzień daje energię, fajne to jest. Ja tego kiedyś nie robiłem, to potrafiłem być cały dzień zabolony, a tak staje zimno, trochę zimnej wody, trochę gimnastyki, jak to było? Biegać, skakać, latać, pływać, w tańcu w ruchu wypoczywać, tak? Umyć głowę zimną wodą i zachować formę młodą. No, tak to szło jakoś. A to ładnie spasowane jest. Jeszcze akurat tutaj wyrobi, żeby będzie chodziło sprawnie. Trzeba się trochę podszlifować, skórka i tak dalej. Metodą dłutowania z dwóch klepek sklejonych. Klejem stolarskim. Nie lata w środku. Nic. Nie klekocze. Jak gdyby dwa najważniejsze punkty, żeby dobrze złapać. Przy sztychu i ten wlot tutaj. Wlot, to wtedy pochewka będzie dobrze spasowana. A reszta to już... No też warto jakoś tam zadbać o to, żeby to było precyzyjnie zrobione, ale też nie polecam jakoś super idealnie dopasowane do powierzchni stali, bo może się przystać, nie? Także lepiej, żeby to było troszeczkę tak konweksowane, w kilku punktach opało. Ość, boki, przy wlocie, długości, sztych i powinno wystarczyć. W środku niczym nie wykańczam, znaczy w znaczeniu, że niczym nie podklejam. Tutaj drewienka, widziałem takie patenty, ale ja nie polecam, wydaje mi się, już widzę, że tak powiem, taki przypadek, że przy wkładaniu, szczególnie przy broni ostrej, gdzieś sztychem można przyhaczyć tą skórkę, czy tam płótno, czy czymkolwiek, to jest podklejone, jak to zacznie nam się w tą pochwę tam wpychać, zaczniemy to podwijać, to no to jest później po pochwie, nie? Nie wydłubiemy tego. No dobra, poszlifowałem trochę tą szabelkę. Miałem jej zgubić masy jeszcze i zgubiłem. Jest teraz znacznie fajniejsza, porównywalna do tego miecza wagowo. Mówię oczywiście wadę z ewentualną głowiczką, nie? No tak, nie wiem, zważę dokładnie elektronicznej to powiem. Troszkę inna, będzie klasycznie jednoręczna. Szerokie zbrocze ma. Jutro będziemy robić ręczne szuru-szuru. Rano. Ale mam fajne drożdżówki. Fajniejsze. Idealne, flaszkę. Na biegu.
Kiedyś to było mleko, a teraz to... To jest jakaś podruba. Nie mleko na wsi, pamiętam takie. Jak się zostawiło na noc, to rano to... Tyle śmietany było. Trzeba było najpierw zebrać śmietanę, żeby się dobrać do prawdziwego mleka. A teraz to jakieś... Sztuczne mleko, syntetyczne. Nic dziwnego, że jakieś podobno niestrawialne, no bo syntetyczne. Na początek zabawy, jakieś tam machanie mieczem, to lepiej warto sobie przygotować jakąś lagę drewnianą. To najtaniej, najszybciej. Zabawa ostrą bronią od razu do kogoś, kto nigdy sobie tam nie machał, nie ma z tym gdzieś żadnego obeznania, to nie najlepszy pomysł, bo można sobie łatwo zrobić krzywdę w jakichś różnych sztuczkach, rachu ciachu takie tam, można się uderzyć czy to w głowę, czy też w głowę, czy obciąć sobie rękę. Także warto sobie jakieś wyrobić podstawowe odruchy i parę siniaków, żeby zapamiętać dobrze, że pewnie rzeczy nie można robić, nie? Można sobie zajrzeć, ja nie jestem tam żadnym szermierzem, ale jak kogoś interesują jakieś tam zasady, postawy i te inne rzeczy, to pod filmikiem umieszczam dwa podstawowe linki do kanałów na YouTubie. Dwa różne, jeden do miecza długiego, a drugi do szabli. Tak żeby sobie, kto chce, niech sobie posprawdza, niech podpatruje, uczy się, powtarza. To tak na początek, a na broń przyjdzie czas później. Ostra to w zasadzie tylko do cięcia, to lepiej się nie bawić. Tempą bronią też nie fajnie, bo mocniejsze siniaki robi niż drewno, nie? Ale za to jest przynajmniej ma bardziej właściwy ciężar. No ale drewno można sobie zawsze owinąć jakimś drutem i też będzie trochę cięższe, nie? Nie, nie, nauczyłem się mówić nie, to ja będę z tym walczył. Tą rękę tam trzeba gdzieś przy ciele trzymać, nie? To sobie można obciąć. Widziałem już takie przykłady, też kleję filmik do, że tak powiem, mistrzów zabawy mieczem, co sobie krzywdę porobi. Samo zagrożenie, jakie niesie ostra krawędź w mieczu, to warto też zadbać o uniknięcie jakichś kontuzji i urazów, no, wynikłych z nieprzygotowania fizycznego. Jakieś rozgrzewka się przyda, rozruszać stawy, ale to też najlepiej sobie znaleźć. Ja się też nie będę bawił nauczyciela wychowania fizycznego, także polecam sobie poszukać na jakichś innych kanałach jakichś metod rozgrzewki i tak dalej. No, to jest będzie bardzo ważne, bo to jednak w dalszym ciągu mamy kilogram stali, rozpędzonej stali, choćby i najlżejszy, najlepiej wyważony miecz w dalszym ciągu ciągnie przy machnięciu, to ten kilo stali trzeba jeszcze zatrzymać i sprawić powrotem w ruch. To się dzieje na dużych prędkościach, na dużej sile środkowej, pędzie i potrafi niszczyć stawy, także warto się przygotować rozgrzać i używać odpowiedniego miecza, nie żadnych tam 20-kilogramowych mieczów w muzeum, takie jak nieraz słychać, to te 20 kilo to może lepiej nie komentować, tylko po prostu pokazać, jak to wygląda mądrość 20-kilogramowych mieczów. Użycia 20-kilogramowego miecza. To. No to waży chyba z 25 kilo, nie? Może trochę więcej? Nie wiem dokładnie. No to tak mniej więcej by wyglądała obsługa 20-kilogramowego miecza. Nawet 10-kilogramowego, nawet 5-kilogramowego miecza by tak wyglądała obsługa. O co chodzi? Trzeba wam czego? Już znikam. Muszę znaleźć sposób na tych półgłówków. Ja znam jedną sztuczkę.
Wychodzi z Lucin, synu!